Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam was moi drodzy w kolejnej bitwie na kanale. Ostatnia bitwa, jeżeli chodzi o bitwę miesiąca 094. I dzisiaj obejrzymy sobie bitwę na Stalingradzie, za którego starami siedzi Perses XP z klanu Orlen z kolegą z dywizjonu. Jak widzicie, matchmaking, mamy same dyszki, nie ma lotni, także Hakuriu nas z powietrza nie będzie gnębić. Obejrzymy sobie bitewkę właśnie na tym krążowniku. Na tej mapie. Także no, tu was nie zaskoczyło pewnie. Mamy same dychy, sporo dedeków, mamy 3 szimy u przeciwnika i Halanda, także torped może być gęsto w wodzie. U nas aż tak dużo ślimakadze nie występuje razy, jest tylko jedno, no i zobaczymy co przeciwnik tutaj pokaże. Wiem, że dzisiaj pojawiła się nowa aktualizacja i w zasadzie pokazanie tej bitwy w dniu wprowadzenia patcha to już takie jest ocierające się o krawędź terminu nadsyłania powtórek, ale to będzie ostatnia bitwa, która będzie dołączona do poprzedniej aktualizacji. Niestety, najwięcej bitew dostałem w ostatnich kilku dniach trwania patcha, a w pracy miałem taki moment, że po prostu no wracałem do domu po 20, także no już raczej nie było ani czasu, ani siły, żeby siedzieć i gadać do monitora. Tym bardziej, że człowieczek już spał za mną, także nie chciałem budzić. Więc to będzie ostatnia bitwa pokazana w tej aktualizacji, także przepraszam tych, których powtórek nie zdążyłem pokazać, no ale niestety obowiązki służbowe i takie inne rzeczy, po prostu zabrakło czasu. I przypominam, jeszcze w aktualizacji 0.9.5 bitwy miesiąca nie będzie, także jeżeli chcecie nadsyłać powtórki, żeby one były jakimś tam celu wykorzystane, no to oczywiście można, ale nie gwarantuję tego, że one się pojawią. Jeżeli by mi się taka bitwa do czegoś przydała, no to możliwe, że się pojawi, a jeżeli akurat nie będzie pomysłu na jej wykorzystanie, no to pewnie będzie kisła na mailu. Ładna salwa z obeków tutaj weszła teraz w Ohio. Dwa pożary, kilka tysięcy damage'u i cały czas obek jest załadowany. Tutaj zobaczymy sobie w tej bitwie ładny przykład żonglowania pociskami na Stalingradzie, przy czym ja jak gram na Stalinie, to raczej gram właśnie tylko na pepancach. Mało przełączam na obeki, ale po obejrzeniu tej bitwy, bo to jest odtworzone z playbacku, mam to nagrane po prostu i teraz do tego mówię, bo już nie chciałem czekać, aż się klient zaktualizuje, bo już powtórka przepadła, także wolałem nagrać wczoraj to i widzę nagrany obraz. Ale już po obejrzeniu sobie tej bitwy wczoraj, właśnie dzisiaj zagrałem sobie Stalingradem, no i całkiem fajna bitewka siadła. Ostatnio tych randomów gram dosyć mało, także myślę, że to też drobna przerwa od WoWsa nie zaszkodzi. ...36 000 na razie mamy, dwa pożary. Tutaj leciutko wystający dziubek u stera, gościu ma 700 hapsa, także nawet jedno przebicie na wylot wystarczyło, żeby go posłać na dno i mamy pierwszego fraga przy 37 000. Pięknie wychodzi nam tutaj Stalingrad, ustawiony do nas pięknie burtą. Także żal nie skorzystać, pepanc już się ładuje. Leci salwa ze wszystkich dział, udało się odkręcić na tyle, żeby pyknąć jeszcze z tylnej wieży i... 3 cytki, 3 penetracje, ładna salwa, 30 000 konkretnie. Tutaj płyną w naszym kierunku torpedy. No już chciałem wcisnąć przycisk myszy, żeby obejrzeć z jaką prędkością torpedy się poruszają mniej więcej. Ale nie wiem czy to... Tak, chyba Haland, bo on tutaj był wykryty wcześniej. Kolejna stadelka, dwie nawet. 20 000 ponad damage'u znowu. No i teraz Stalin zaczął się kontować, także już mu aż takiej dużej krzywdy nie zrobimy. Jeszcze 3 sekundki do tego, żeby kolejna salwa była gotowa. U mnie również tutaj widzę, że Kuzniecow na pokładzie to jest chyba najmocniejszy ten specjalny kapitan, jaki tylko jest dostępny w grze i najprościej aktywować jego talenty, także wydaje mi się, że na okręty, które mają tankować, mają długo przetrwać w bitwie, no to zdecydowanie jest to idealny kapitan. Także u mnie obskakuje ten jeden kapitan wszystkie radzieckie pancerniki, Moskwę, Stalingrada, Kronstadta i chyba tyle. Bo na Nevskiego teraz, jak już pojawił się nowy okręt, to troszeczkę build będzie inny. Chociaż tam też Kuzniecow by nie zaszkodził. Ale to już by trzeba zmieniać ułożenie perków, przynajmniej tak mi się wydaje. I tutaj teraz powolutku wychodzimy sobie, mając 96 000 na liczniku i dwa fragi. Wychodzimy sobie na Ohio, które próbuje do nas strzelać, ale na szczęście trafia wszystko w wodę. No i tutaj musimy troszeczkę jeszcze pójść do przodu, żeby nasze pociski nie wbiły się w wyspę. Leci piękna salwa, ale no, kąt był za mały i odbiły się 3 pociski, tylko reszta wpadła do wody. Ale mamy tutaj płynącego sobie pięknie do nas burtą Thunderera, który chyba ma chęć na jakieś stadelki.
No, 3 penetracje, ale bez cytki, 9000 weszło. I teraz tutaj, o, kolejna salwa z tylnej wieży już siadła i tutaj cytadela się pojawiła. Odbijamy sobie w międzyczasie jego pociski. 1490 nam tutaj zadał. I teraz będzie ładne strzelanie pod tylne wieże. Zobaczcie, tutaj ładnie sobie wycelował kapitan okrętu. I będziemy tego Thundera teraz bić po tych tylnych wieżach. Szybko się zrobiło 134 tysiące. Przed chwilą, jak mówiłem o pierwszym fragu, to było 30 parę. A tutaj już 100 więcej. Pięknie cytki łapie Thunder. 25 tysięcy co salwa to lepiej. 160 na liczniku. 10 cytadel już bitych i dwa fragi mam na razie. 3 podpalenia. Sekundarka też coś tam plumka, ale akurat na tym okręcie to jest marginalna rzecz. Starczy kąta. Nie, nie starczyło konta, ale udało się chwilowo unieruchomić jedną z wież na Thunderze z tyłu. No i 10 tysięcy też wpadło, już bez cytki, ale jednak. 170. No w zastraszającym tempie ten damage tutaj rośnie. Teraz jak to wejdzie. Znowu dycha, ale bez cytadeli. Spójrzcie na licznik czasu przejmowania tej strefy. Tam było 180 parę minut, także 3 godziny byśmy tu stali pod takim ostrzałem, bo w tej chwili żadnego okrętu innego na tej... Na tym kapie z nami nie ma. Z tyłu mamy dwa okręty. Gdzieś tam z przodu jest niszczyciel jeszcze. Który będzie teraz prowadził walkę z Hallandem. Tutaj widzę, że nie interesujemy się w ogóle deską, tylko pakujemy cały czas... O właśnie. No i kończymy Thunderera. Także w zasadzie rozmontował tutaj Stalingrad tego Thunderera z full hubsa do zera. I to w ciągu tam dosłownie kilku minut, no ale jak płyną gościu burtą, tak bezczelnie jeszcze dostawał takie piękne cyty co salwa, także no tutaj srogi damage wpadał. I teraz bierzemy sobie Hallanda na cel, na razie leci Pepans, już ładuje się teraz obek. Szkoda, że tylko jedna wieża wystrzeliła, często mnie to irytuje, pojawia się duży kaliber, bo powinno być tak, że jak mamy załadowane wieże i wciśniemy sobie zmianę pocisku i wystrzelimy, to wszystkie wieże powinny wystrzelić w jednym momencie. A czasami jest tak, że wystrzeli jedna albo nie wystrzeli żadna i się pociski przeładowują. A powinno być tak, że ostatnia jeszcze ta salwa leci pełna ze wszystkiego, co mamy przeładowane i wycelowane w dany punkt. Radar niestety dopiero dostępny będzie za minutę 30, także jeszcze trochę to potrwa. Tutaj widzę, Halland cały czas walczy ze Stalingradem. No dystans pozwoliłby mu spokojnie się schować i uciec, ale widzę, że gościu tutaj chce pójść do portu. Dostał teraz jeszcze pożar na pokładzie, ma, pali się cały czas. Kolejna salwa już leci w jego kierunku, chyba ostatnia to będzie. Tak jest. No i szybciutko ogarniamy czwartego fraga. 210 tysięcy na liczniku. Lekkie przyspieszenie, bo to jest nagrywane z playbacku, także nawet w tej chwili nie mogę tego spowolnić, ale raczej nie przyspieszałem sytuacji, gdzie coś się działo, tylko takie właśnie pływanie z miejsca w miejsce. 8 do 6 we fragach się zrobiło. Leci jeszcze salwa w kierunku Shimy, ale ona zaraz się dopali. No właśnie. To Shimakaze nasze troszeczkę przyfarciło, bo dopaliło Shimę przeciwnika i zalało Kremla, także nie dość, że wpadł gościowi dublet, to jeszcze dwa tylko draśnięcia na koniec. Bo gościu już gryzie dno morskie. 210 tysięcy, 11 cytadel, 4 fragi. Tutaj mamy Hindenburga płynącego w pościg za naszym kurfurstem, który no, zamiast zająć się tutaj jakąś aktywną grą na kapie, to sobie tam podróżuje w rejonach krańca mapy. Myślę, że większy pożytek byłby z niego tutaj na kapie, no ale może gdyby przypłynął tutaj, no to przeciwnicy by się tak ładnie nie skupili nad nim i nie pokazywaliby burty goniąc za nim. A tak, mamy sobie tutaj piękny podgląd na burtę i Republiki, i Hindenburgę, gdzieś tam jeszcze Zao. No i Shima niestety gdzieś sobie też pływa, ale to Shima pojawi się później, będziemy rozwiązywać kwestie w ostatnich sekundach bitwy. Tylko jeden pocisk uderzył w wyspę, 5 przeleciało i mamy 900, 225 tysięcy, także licznik bije dosyć szybko. Za 30 parę sekund będziemy mieli przejętą strefę B. No co prawda w punktach przegrywamy i to tragicznie, bo jest 530 punktów. Także no, strata jest ogromna. Co prawda w okrętach sytuacja wygląda na bardziej zrównoważoną, no ale 500 punktów różnicy to jest naprawdę dużo. Do końca bitwy 7 minut. Czekamy na ostrzał. I Republika i Hindenburg w ogóle nie przejęte tym, że są tutaj bite za środka mapy, tylko gonią Kurfursta. Kurfurst niestety nie widzę, ile ma hapsa dokładnie, ale po tym paseczku tutaj sobie mogę zerknąć na panelach bocznych.
I leci salwa, jak to wejdzie? To nie... dobrze mu zrobił, dobrze mu zrobił. Dwie czyty mu wsadził, Krakena mu zaliczyło. Piękna salwa, ładnie wykończony Hinden. I tu mamy na bliżutko teraz Zao. Trzeba na torpedki uważać. Mamy 246 tysięcy na liczniku, 5 fragów i 13 cytadel. Tam teraz Shimakaze. Nie wiem, na jakim zasięgu ona ma te torpedy, jakie, które to są te torpedki, że z tak dużej odległości je Kurfur widzi, bo widzi, widzicie już cały wachlarz tych torped. No i teraz sytuacja robi się gorąca, bo tutaj gdzieś mamy w pobliżu Zao, mamy Republikę i tam za nimi jest Shima, także Zao może nas podejść na blisko, storpedować z przyłożenia. Chyba że Stalin zdążyłby tutaj gościa rozstrzelać, zanim on by pokazał tyle burty, żeby torpedy puścić. No i tutaj mamy bliskie spotkanie wysokiego stopnia z Republiką. Idzie pierwsza salwa, uszkodziła przednią wieżę, także połowa siły ognia została wyeliminowana. Tutaj będzie fajny ostrzał. Ja bym zaryzykował jednak z takiej odległości bicie pod Stadeli, ale tutaj widzę, że kapitan zdecydował się na ostrzał do wieży. I ta wieża zostanie zaraz tutaj wyautowana całkowicie z Republiki. No ale jeszcze tylna będzie biła. Ona się teraz zaczyna kontować, ta repa. To ta salwa? O, coś się przylagowało. O, widzicie. Kolejne uszkodzenie wieży. Wsparcie nam wpadło jeszcze. 265 tysięcy i tutaj nam plażuje teraz Republika. 8 kapli jeszcze. Kuzniecow się odpalił, także jeszcze chwilę pożyjemy. Ale z tyłu jest Zao i robi się niebezpiecznie. O, udało się teraz wreszcie zniszczyć tą wieżę na Republice. O, no i kolejna salwa dokończyła Republikę. Mamy fraga numer 6, 299 tysięcy na liczniku. Teraz zobaczcie, co zrobi to Zao tutaj, będąc w takiej odległości do Stalina. Chociaż Stalin też dobrze się ustawia, bo nie pokazuje za mocno burty, żeby nie dostać jakiejś tam salwy z pupy. A Zao sobie tutaj wyjeżdża na pełnym lajcie, w zasadzie nie patrząc nawet na Stalina. Mimo tego, że wiedział dokładnie gościu, gdzie jest Stalin. No i 5000 hapsa to wystarczy, jedna dobra salwa. Tutaj coś poleciało od tego Zao, ale chyba wpadło do wody. Frag numer 7. No i zostaje jeszcze Shima. Zaraz zobaczycie, jak tu się sytuacja z tą Shimką rozwiąże. Fajna sytuacja będzie na koniec. Także moim zdaniem powiem wam, że bitwa naprawdę godna tytułu bitwy miesiąca w tej aktualizacji. Przypominam, że wyniki będą za tydzień od dnia dzisiejszego, czyli dzisiaj jest czwartek, 11 czerwca. 18 czerwca będą wyniki. Także głosujcie, łapka w dół i w górę pod filmem. Suma łapek dodatnich to będzie... punkt. Po prostu odejmuję od łapek w górę, łapki w dół, no i według tego ustawiam klasyfikację bitwy miesiąca. No i teraz tutaj będziemy mieli ostateczne starcie. Jest Shima na bliziutko. Jak motorówka tak popierdziela teraz. Leci salwa z obeków, całkiem ładna. Jeszcze z podpaleniem. Sekundarka cały czas tu powolutku pracuje, widzę, i rozklepuje tą Shimkę. Tu pomaga nam troszeczkę Minotaur, który gdzieś tam z daleka sobie do niej strzela jeszcze. Puszczone torpedy i tylna wieża zdążyła się obrócić, załadować, poszło. Ale jeszcze troszkę hapsa zostało. No i teraz kręcimy, kręcimy, co będzie pierwsze. Czyli... No i jednak były szybsze pociski Stalingrada niż torpedy Shimakaze. I efekt ostateczny tej bitwy prezentuje się następująco. 320 tysięcy, także piękny wynik. 8 fragów w zasadzie poskładał większość teamu tutaj gracz i mamy duży kaliber wsparcie, Dreadnought i Krakena. No przy 8 fragach dziwne, gdyby nie było. 13 cytadel i bazowy exp ponad 3500, no 3760, także no kosmiczny wynik. Także z mojej strony to jest wszystko na dziś. Do usłyszenia, moi drodzy. Zapraszam do głosowania. Cześć i na razie.